Musimy się skradać, bo uciekliśmy razem z Inside Out 2, czyli w głowie się nie mieści 2. Widzowie, to jest taki film i emocje są razem ze mną. Uciekliśmy ostatnio z więzienia, ponieważ policja węszyła i stwierdziła, że emocje no robią tutaj no trochę burdel na tym Brookhaven. Więc dzisiaj uciekliśmy i teraz musimy się przenieść do jakiegoś miejsca, gdzie będzie bezpieczniej. Zobaczcie, jest ze mną gniew, radość, odraza, zawstydzenie oraz obawa. Chodźcie teraz i pamiętajcie, nie macie już broić, bo policja jest wściekła. Uciekliśmy w dodatku. Jesteśmy to nie interesuje. O nie, dobra. Ale już nie musimy się teraz skradać, musimy teraz przyspieszyć, bo już idziemy. Dobra, patrzmy sobie tam z przodu, czy ktoś jest jakaś policja? Chyba nie. Niedaleko jest mój dom i w tym domu zrobimy mega fajne zabezpieczenia i też emocje będą mogły sobie stworzyć i udekorować swój własny pokój. Będę miał pokój. Tak jest, będziesz miał swój pokój, gniew. Będzie wszystko po twojemu, będzie w twoim kolorze. Złaź ze mnie, co ty robisz? Co ty się wstydzisz? No nie wstydź się. Widzowie, ostatnio pisaliście, że zabrakło wam wstydu na odcinku i właśnie dzisiaj jest, więc klikajcie łapeczkę do góry dla wstydu, żeby się nie wstydziła nasza różowa tutaj osoba, która jest razem z nami. Klikajcie łapeczkę w górę dla zawstydzenia. O, a Joy się cieszy, ale super wolność, więc chodźmy teraz szybko i musimy się zabezpieczyć, zamknąć w domu. Nigdzie nie jest bezpieczniej niż oczywiście w domu, więc szybko, szybko, to jest gdzieś tutaj niedaleko. O, zobaczcie, tutaj już widać emocje, widzicie, to już jest mój dom tam w górze. O, jaki duży, idziemy tam. Będziemy mieli mega piękny domek i w tym domku będziemy się czuć bezpiecznie. Będzie dobry widok właściwie, bo jesteśmy na samej górze, więc będzie widać, czy policja gdzieś tutaj krąży i jak coś to pamiętajcie, jak przyjdzie policja, to was nie ma. Od razu macie się chować. Schowamy się. Dlatego bądźcie czujni i miejcie wszystko na oku. Dobra, szybko wchodzimy. Zapraszam was do mojego domu. A wy widzowie możecie jeszcze wejść na moją grupę z Robloxa. Nazywa się Team PatX, tak jak nazwa mojej grafiki na koszulce, czyli Team PatX. Pierwsza linijka w opisie. Zapraszam was. Jest już was 50 tysięcy, więc kto chce ze mną zagrać, dołączcie do mojej grupy i tam to też są moje koszulki. Więc szybko chodźcie, a potem dam te koszulki też moim emocjom. O, może zrobię właśnie koszulki w takim kolorze, jak są emocje z Inside Out 2. Byłoby to ciekawe. Zrobiłabyś to dla nas? Dla ciebie bym zrobiła, tak. Ale ty jesteś nieśmiała, taka zawstydzona, różowa. Ojeju, ale mi ciebie szkoda. Jesteś takim słodziakiem, wiesz? Jesteś słodziakiem. Tu będę miał pokój, tu będę siedział sobie. Dziękuję. Okej, chodźmy. Patrzcie, gniew, już cię tutaj... dzień dobry, już cię tutaj widzę, że się tu dobrze... Będę siedział jak ty sobie, siedzisz... Nadumij te stopy brudne, muszę tutaj odpocząć. Nie no, masakra, biała sofa, a ty stopy do góry, no nie, no tak nie może być. A, to on wyczyści. Tak, on wyczyści, no na pewno, ja tu nie będę z bopem latać i też nie musicie sprzątać, bo macie się tutaj czuć bezpiecznie, dobra? Niewygodna ta kanapa, no mega niewygodna, naprawdę, dostarałam się, tyle wydałam kasy na tą kanapę i jeszcze narzekają. Okej, zróbcie sobie... Ja nie narzekam. No ja wiem, ty jesteś taka miła, kochana, chodźcie, teraz możecie sobie wybrać pokój, a właściwie ja już wcześniej wam wybrałam i tutaj pokój będzie miała obawa, czyli pomarańczowa emocja. Mamy tutaj odrazę, czyli zielona postać. Tu jest łazienka, każdy będzie miał swoją łazienkę, znaczy będą dwójki dla łazienek. Okej, i jeszcze ale ładny dom. Podoba ci się? Bardzo mi się podoba. O, to fajnie, a gniew? Zaraz ci też znajdziemy jakiś tutaj dawaj pokój. Dawaj mi pokój, raz, dwa. Zaraz będziesz miał pokój. Okej, dobrze. Tutaj jest twój pokój. Gdzie jest mój? A tu jest zawstydzenia. Czy taki będzie ci pasował? Tak jest. Ojej, jaki piękny! Ojej, tarasik mam naprawdę! Tak, i masz śliczny widoczek na zatokę, więc tutaj się ładnie urządźcie. Możecie się rozpakować, urządzić jak tylko chcecie. Ja będę do was co jakiś czas przychodzić. A radość? Radość jest tutaj. Tutaj ma największy pokój, dlatego że radość jest najważniejszą, najcenniejszą emocją, czyli trzeba być radosnym i to jest jedyna pozytywna emocja. I będzie tutaj miała... nad wami kontrolę, więc radość, możecie się już tutaj rozgościć. Udekorujcie sobie wszystko tak, jak chcecie, według waszych emocji, kolorów.
Tak, tak, dobrze. Rób tam sobie gniew, tylko pamiętaj, żadnego ognia ani nic nie ma mi być, żeby mi tu chata nie spłonęła. Ja wiem, że ty wkurzony. Nic się nie, bo nic się nie stanie, no, no. Dobrze. Dobra, a ja tutaj na zewnątrz przygotuję też jakieś zabezpieczenia, widzowie, że w razie co, jak przyjdzie policja czy coś, no to najpierw będą musieli zadzwonić tutaj, czyli musiałabym postawić jakieś bramki i też lasery. O, patrzcie, mam lasery, że wiecie, że policja sobie tak szybko do nas nie wjedzie i będziemy w miarę bezpieczni. Muszę to zapewnić emocją, skoro już są z nami na Brookhaven. Bardzo lubicie odcinki z Inside Out 2 na Brookhaven, więc zobaczcie, jak oni przekroczą, znaczy policjanci, bariery laserowe, to dostanę alarm, więc zrobię kilka takich barier, patrzcie. O nie, tu już mi pokazuje, że to jest ulica, lol. No to postawię sobie tutaj. Dobra, albo lepiej te większe. Te większe są chyba lepsze. Co się stało? Gdzie to się tu postawiło na górze? No nie, teraz muszę to wszystko usunąć i jeszcze raz. Okej, okay, czyli tak, tutaj stawiamy. Jedna. I tu będzie druga. Dobra, jest. Następnie stawiamy sobie tutaj, ale zabezpieczenie. No nie ma szans, nie no, policja teraz tutaj nie przejdzie. I też pachołki są różne. Zobaczmy jakieś o takie rzeczy, żeby wszystko tutaj było i nikt tutaj się do nas nie dostał, żeby emocje się czuły bezpiecznie. Bo tak naprawdę ja nie wiem, kto doniósł na te emocje, ale mam pewne podejrzenia, widzowie, kto to mógł być i dlaczego policja przyjechała. No bo musiał być donos, tak, że emocje z Inside Out 2 komuś przeszkadzają. Pali mi się, halo, po co? Gdzie ci się pali? Co? Ja tutaj zabezpieczenia robię. No nie, serio? Wy nawet nie umiecie w pokoju wysiedzieć i zaraz musicie coś robić? Gdzie ty jesteś? Gniew jest chyba u góry. Tu jestem, duszę się, duszę się. Jak ty się dusisz? Co ty tu robisz? O nie, już widzę jakiś pach... Co? Powiedziałam ci, że takich... O nie, upadam. Takich rzeczy nie wolno tu stawiać. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, zaraz... Wstaję. Wstawaj. Co ty tu robisz? Weź mi natychmiast ty, bo tu się może... udusić. A tu jest jakieś przejście? Ty masz łazienkę nawet? Ty nie zasłużyłeś na taki pokój. Nie zasłużyłeś na taki pokój. Zaraz mi zdemolujesz łazienkę taką piękną. Tu są dwa zlewy w ogóle. Na dwie osoby to ładnie, powinno być. Ładnie to wygląda. Tak jest. Ale to jest wszystko moje. Wynocha stąd. Jak tu się można udusić? To masakra. Tylko żadnego ognia mi tu nie ma być. No. Ale dobra. Idziemy teraz zobaczyć, jak wstyd sobie radzi, skoro... Jak... Pięknie, zobaczcie! Widzowie, oceniajcie też w komentarzu, jak wam się podobają te pokoje, który będzie najlepszy. Zrobimy potem ocenki. Ty masz nawet pieska? Wow! No tak, bo znalazłam na ulicy, nie wiedziałam, czym mogę. Mogę? Możesz go mieć, ale słodziak. I masz takie różowe lampeczki. I masz tutaj taką sofę nawet i walizki. Wszystko jest w twoim kolorze różowym. Pięknie się urządziłaś. No tak się staram. Jeszcze tutaj bym chciała coś zrobić, ale... na tarasiku. Poczekaj, też to czujesz? Jakoś śmierdzi? Dziwnie, coś jakby dziwnie się coś pachnie. Paliło czy coś? Czujesz to? No, jakiś taki... No, taki dym, ale taki chodź, czekaj, chodź za mną. Nie! Pali się! Co tu się pali dzieje? Co ty robisz? Powiedziałam ci, że nie ma się palić! Pali się, pali! Weź to! Nie no, masakra! Trzeba ja dozwonić mi szybko, bo straż pożarna! Pali się! Pali się, szybko, telefon trzeba wziąć! Telefon! Straż pożarna! Ja mam gaśnicę, o nie, ale się trochę wstydzę! Weź gaśnicę, dobrze, chodźcie, pomóżcie! Pomóżcie, bo jest pożar! Chodźcie, Joy! Ty jesteś radością, pomóż nie róbcie, mi! Zostawcie to! Chodźcie szybko, pali się, musicie mi pomóc, ugasić ten pożar, bo gniew... Nie no, zaraz cię wrzucę! Gniew, jak będziesz mnie wkurzał, to zaraz dostaniesz bana i wylecisz zostaw z tej chaty! Nie gaś tego! Widzowie, czy on zasługuje na to, żeby być w tym domu? Napiszcie mi, czy on powinien tu być? Zobaczcie, jaki on jest widzicie, niewdzięczny! Widzicie, że zasługuje, jestem tutaj normalnie z szafem. Nie dość, że cię tu przygarnęła mi... O, jak tu się pali, trzeba to ugasić szybciej! Aha, pali staram się, pali się! Gasić, się. Ale się tu nie jest da. Gorąco, nie dość, że na dworzu jest jeszcze tak gorąco, to tutaj tak... Ja nie mogę, ugaśmy to! Nie da się, to jest jakiś dziwny ogień! Grilla rozpalimy! Jakiego grilla? Nie ma żadnego... Nie no, zaraz... Ja się zaraz wkurzę, daję mu bana! Uwaga, daję mu bana! Nie! No, i nie ma ognia, tak sobie poradziłam. Wyrzuciłam go!
Już się nie denerwujcie. Muszę wam zapewnić bezpieczeństwo, więc... Ale to było strasznie. No było strasznie. No gniew jest niewdzięczny. Nie chciał tu być, bo nie słuchał mnie. Więc potem sobie z nim pogadam. Idę zobaczyć do was, jak wy tutaj trochę macie. Wstyd mi za niego. No wiem. Mi też jest wstyd. Też mi się udzieliła ta emocja, ale też udzieliło mi się wzruszenie, bo musiałam go wyrzucić, a nie chciałam. No, ale trudno. Okej, tutaj radość jak ma. Sejf prowadzący do szczęścia. Wow, jak ty masz tu pięknie. Jakie łóżko. Ale cudownie. Ej, widzowie, podoba mi się ten pokoik. Bardzo ładny jest. No nie ja wiem. Ja mogę zobaczyć. Możesz zobaczyć. Nie wiem, czy jest nie lepszy przypadkiem. Ale ładnie. Niż pokoik zawstydzenia. Bardzo ładny. Na końcu ocenimy. Dajemy wam jeszcze trochę czasu. Za dużo żółtego. Obrzydzenie oczywiście musi mieć jakieś ale. A ciekawe, gdzie jest gniew? Gniew wyleciał w ogóle, nie ma go. Ej, gniew chyba zbudował se tam dom, ja widzę. Patrzcie na to, emocje. On sobie tam zbudował dom. Jakiś czerwony. No, ja wezmę, czekajcie, ja wezmę lornetkę i zobaczę sobie. On tam chyba właśnie się zbudował, patrzcie. Ej, to jest czerwony, no to jest na pewno on. To niech on sobie tam pali ogień, niech on sobie tam rozpala, jak chce. Idę jeszcze zobaczyć na dół, jaki pokój ma obawa i obrzydzenie. Chodźmy tutaj, to było. Możecie iść wszyscy razem, chodźcie, chodźcie. Zobaczymy sobie, powoli będziemy kończyć. Obawa! Patrzcie na to! Ojej! Ej, obawa jest mega przestraszony, boi się policji. Zobaczcie, jakie on sobie zabezpieczenia czaderskie zrobił. Maszynę. Ja! Jakie tutaj ma ten dynie, jak w Halloween! Patrzcie na to, co to jest! Jak on się boi! On tutaj będzie nas pilnował, to jest nasz ochroniarz. On się obawia, że przyjdzie policja, siedzi tu na straży jako strażnik i teraz czeka, aż przyjdzie policja. Nie no, jak mamy obawę, to my nie zginiemy, nic się nam nie stanie, zobaczcie, jak to no, wygląda. No, nie powinno. No, nie martw się, będzie wszystko dobrze. Okej, chodźmy jeszcze zobaczyć sobie tutaj. Tu jest tak zielono. Okej, mamy... Co to jest? Czemu to jest drzewo obok łóżka? Jak to drzewo niby wyrosło? Ale ile kasy? Patrzcie, mam kasę. To jest twoje? Ale ładna kasa. To jest twoje? Ile ona ma pieniędzy, jaka jest bogata. Dobra, odraza też zostaje z nami, bo jest bogata. Obawa zostaje, bo jest ochroniarzem. No, ciebie też zostawię, bo jesteś słodziakiem. A ciebie, radość, dziękuję. To już w ogóle, bo ty jesteś taką pozytywną emocją. Więc wszyscy zostają, tylko gniew wyrzuciłam. A teraz będziemy pali dawać oceny. Pali, pomocy! Gdzie? Słyszę coś. Ej, słyszycie też te hałas? Ja też coś słyszałam. Co się dzieje? Wiedziałam! Gniew rozpalił u siebie, zobaczcie, widzowie. Patrzcie o na to. Ja, co tam u niego się pali. On sobie zrobił swój dom. Oj, on tam nie ma żadnych zabezpieczeń, tak jak ja. Zobaczcie, ja mam tu lasery, barierki, mamy obawę, który się tutaj fajnie zabezpieczył, więc jesteśmy bezpieczni, ale on nie. A co myślicie o tym, żeby mu pomóc? Co wy o tym myślicie? Czy to jest dobry pomysł? Ja nie wiem. Nie wiesz? Ja nie wiem. Ale zobaczcie, co to za farma? Tam się pali. No właśnie. To chodźmy pomóc, dobra, chodźmy żeby pomóc. Żeby to się nie rozprzestrzeniło i do nas nie przyszło. Masz rację, to chodźmy, idziemy pomóc. Bo na pewno to jest gniew. Kto inny by to był i rozpalał ogień? Zobaczymy sobie teraz, czy on będzie żałował i będzie chciał wrócić do nas. Halo, co tu się stało? Wiecie co? Ja mam wóz strażacki. Tu jest ogień. Tu pomóżmy jest ogień. Pomóżmy mu, mam wóz strażacki. Bądźmy dobrymi emocjami, bądźmy dobrymi postaciami. Podjeżdżam wozem. Proszę zostawić, proszę tego nie ruszać, to jest moje. Dlaczego nie mamy tego ruszać? Przecież tu się pali, to się będzie rozprzestrzeniać. To i powiedziałem, to nic, to jest moja chata. Proszę ale mnie nie ruszać. Ale może tak być. To jest grane, gdzie mi wchodzicie tu, nie gasić mi tego. Trzeba to ugasić, bo to się rozprzestrzenia i zagraża nie, innym budynkom. Co wy żeście zrobili? Dobrze, dobrze, gasić pożar! Dobrze, nie. Dobrze! Nie, zagasili mi pożar! O, ja się z wami jeszcze policzę, zobaczycie! Ja się z wami policzę jeszcze! To ty nie chcesz do nas wracać? Nie chcesz z nami mieszkać? Nie chcę! No dobra, to nie! To wracamy sobie! On jest niedobry, on jest niewdzięczny, że mu pomogliśmy! Wracajmy, wracajmy, chodźcie, idziemy do naszego domu! A nie, Kysz! To nie! Nie chcemy z tobą być! Co za brzydal!
Chodźmy, chodźmy do naszego domu, damy oceny waszym pokoikom i wtedy zobaczymy sobie, co będzie dalej. Chodźmy. Ja na ten moment chyba tak stwierdzam, że najbardziej podoba mi się pokój. A dobra, nie będę zdradzać jeszcze. Sprawdźmy sobie to jeszcze raz od początku, czyli idziemy pierwsze do pokoju obawy. Obawa ma mega fajnie, jest zabezpieczone, wszystko gra i współgra właśnie z jego emocją, czyli że się obawia, jest przestraszony. Daje 9, dobra? Pamiętajcie jak coś. Odraza, okej, tu jest zielono, drzewo rośnie w pokoju, to tak średnio. Pieniądze są, dobra, daje 8, okej, daje 8. Chodźmy teraz sobie do góry. Gniew odpada, tam daje minus 10. A tu jest jeszcze Joy. Joy mi się też podoba. Joy mi się też podoba. Daje tu 8,5. Dobra. Bardzo piękny pokoik. I jeszcze jest twój. Chodź, idę zobaczyć sobie. Widzowie, żeby ona się tak nie wstydziła, dam jej chyba 10, wiecie? Żeby się tak rozweseliła, nie? Bo ona taka nieśmiała, więc ją tak, wiecie, trochę podbuduje. Okej, ten pokoik jest śliczny, jest różowy, ładny, dziewczęcy. No tutaj mam taki namiocik do schowania się. Tak. Bardzo ładny, dobrze. Daję temu pokoikowi 10! 10? 10 to dla ciebie, więc wygrywasz tą rywalizację najpiękniejszego pokoiku. I teraz możecie zamieszkać ze mną. Będziemy tutaj razem, będziemy bezpieczni i mam nadzieję, że policja nie przyjdzie. Zobaczymy sobie dalej, co będzie widzowie, więc subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie, że odcinki we wakacje są codziennie. Widzimy się jutro rano. To na razie, pa pa!